No dobra, no to lecimy drugą część arko instalacji. W tej chwili jest to instalacja środowiska graficznego. No i jeszcze po drodze paru małych pierdłek, których nie zrobiłem wcześniej, a można je było zrobić wcześniej. Takie rzeczy jak Arc, czy Debostrap, czy Arcostrap są o tyle fajne, że kolejność co po niektórych czynności, jeżeli chodzi o ich wykonywanie, jest dość dowolna, czego przy normalnych instalacjach nie ma, nawet jeżeli jest to jakiś instalator tekstowy, trzeba przejść wszystkie kroki po kolei, inaczej ta instalacja się sypnie, to możemy sobie pozwolić na pewnego rodzaju dowolność lub wręcz odpuszczenie niektórych części instalacji. Ok, i znowu będzie masa pomyłek, bo robię na dwie klawiatury. Subskrybent zwrócił mi uwagę na parę rzeczy, w związku z powyższym do kilku tych uwag się tutaj zastosuję, bo są jak najbardziej słuszne. Na razie lecimy z logowaniem. Ok, teraz sobie możemy po pierwsze update'ować, to się da. Sudo pacman minus s y u hasło. Mam nieodparte wrażenie, że ludzie, którzy tworzyli plagi do Pacmana, zjedli grzyby. I mam też wrażenie, że jednak nie były to pieczarki. Ok, to mamy z głowy. Wypadałoby zainstalować jeszcze sobie czcionkę pacman-s spacja terminus-font, żeby uzyskać taką czcionkę jak w instalatorze, ponieważ jej tu domyślnie nie ma. Ja ją zainstalowałem wczoraj, więc ona będzie. Oczywiście S ma być duże. Ach, te pieczarki. Ok. Dobrze, czyli my tą czcionkę już mamy. Chciałem jedynie pokazać, że jest potrzebna i teraz sobie ustawiamy set font. Set font ter minus raz, trzy, dwa, b. Myślę, że tak lepiej. Czyścimy ekran, lecimy. Pacman minus s. Xorg, serwer, xfce4, xfce4, guris. Light them, greeter. Light them GTK Greeter. Light them GTK Greeter Settings. Jeszcze Xorg Xinit. W zasadzie to nam powinno załatwić sprawę. Jeszcze jeden pakiecik, który służy nam do obsługi proca. I to jest Intel Micro CoDe. Przepraszam, tutaj nazywa się to UCoDe. Mikrokoda jest hasłem z Debiana. To są takie malutkie właśnie różnice. Dobrze, jeżeli wszystko zostało wpisane OK, to teraz po naciśnięciu Enter. No tak, wypadałoby być jeszcze jakimś rootem albo czymś takim. Nie bardzo rozumiem, wymyśl domyślnie wszystkie, dobra. Niech ci będzie. Instalujemy sobie te wszystkie cudaki. Na koniec zajmiemy się jeszcze tym, żeby ta czcionka wyglądała tak nam w czystej konsoli, jak tutaj, chociaż po zainstalowaniu tego nie powinna być nam potrzebna żadna konsola, żeby odpalić system. Słuchajcie, jesteśmy po dwóch restartach, ponieważ tak stał nam interfejs graficzny, wygląda jak widać. W tej chwili nie mamy polskich czcionek, to znaczy już mamy, bo ja je zrobiłem, teraz wam pokażę, jak je zrobić. OK. Pierwsze co, wywalamy taką komendę. OK. Następnie wpakowujemy się tutaj w ustawienia. Nic nie widzę. Są ustawienia. Otwieramy sobie menadżer ustawień, żeby było jakby wyraźniej to wszystko widać. Szukamy opcji klawiatura. Przepraszam. Ja z tym ekranem. Wchodzimy na układ. Robimy dodaj. I tutaj szukamy sobie po prostu polskiego. On tu już przeze mnie oczywiście jest dodany. Natomiast próbuję udowodnić, że on tu po prostu jest. Bierzemy polski. I to są polskie wszystkie jak lecą. Klikamy OK. Ja teraz to zrobię anuluj. On się ustawia jako drugi. Za pomocą strzałki w górę ustawiamy go jako pierwszy.
zamykamy to ustrojstwo. Teraz robimy sobie inspekcję jeszcze tego pliku, czyli vim.etc console.conf. I on powinien wyglądać w ten sposób. Jeżeli wygląda jakkolwiek inaczej, należy ustawić opcje, jakie tu widać. OK? Przy tak ustawionym pliku będziemy mieli polską klawiaturę, polskie czcionki w czystej konsoli, co Wam zaraz pokażę, i polską klawiaturę w naszych X-ach, czyli w naszym środowisku graficznym. Teraz stąd sobie wyjdziemy. Odpalimy sobie przeglądarkę internetową i napiszemy sobie nasze znaczki diakrytyczne. Si, si, z, z, o, e, u. Wszystko jest w języku polskim, jak widzicie. Przechodzimy sobie teraz do jakiejkolwiek konsoli. Czcionki większe niestety nie będą, szukałem, nie byłem w stanie znaleźć. Nie chcę się tu logować, chcę tu po prostu popisać nasze znaczki. Si, ci, z, z, n, o, e, u, uzamknięte, e, u, chyba wszystko. Czyli mamy polskie diakrytyczne w konsoli. Myślę, że o to dokładnie nam chodziło. Wracamy na interfejs graficzny. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o polonizację tego ustrojstwa. Wrzucamy sobie teraz jakiegoś menadżera AUR-ów, czyli Arch User Repository pakietów. Otóż potrzebujemy dwóch, potrzebujemy jaj i potrzebujemy pak ik. Teraz możemy sobie spokojnie wejść z powrotem do naszego Firefoxa, którego zainstalowałem już wcześniej. I teraz patrzymy sobie po AUR helperach. Base Devil żeśmy instalowali na samym początku, ale na lenia przekopiujmy sobie całą tą komendę. Na pewno nie mamy gita. Potrzebujemy jaj, w sensie tego helpera jaj przez y, więc pakowujemy sobie tutaj Base Devil i gita. Gdybyśmy nie mieli, a jest taka możliwość. Dobra, mamy to załatwione. Wracamy do przeglądarki. Pakujemy sobie teraz naszego gita gdzieś tutaj do kopiuj. I to się prawdopodobnie kopiuje do folderu, w którym teraz jesteśmy, czyli PWD. Jesteśmy po prostu w Helm MLS. Wklejamy. Skopiowało. Kopiujemy kolejną komendę, pamiętając o odmienieniu tutaj your username na nasz username. No tak, zabrakło literki. Dobra, zmieniliśmy to. Wypadałoby w takim układzie zmienić katalog na jaj. Mogłem to wpisać z łapy, jestem leniwy, skoro mogę. A i tworzymy sobie paczkę. Dobra, potrzebuję naszego hasła. Mogłem to robić cudo w takim układzie. Weźcie pod uwagę, że ja nie jestem użytkownikiem Archa. Ale przy wszystkich jego dziwnościach zaczyna mi się podobać. O, inicjalizacja pakietu. Proszę bardzo, znowu hasełko. Czy kontynuować instalację? Oczywiście, że tak. Po temacie. Teraz jeszcze by wypadało wrzucić sobie jedną rzecz pod tytułem pak sik. Wygląda to tak. To jest nakładka na jaj do ładnego przeszukiwania sobie w okienku naszych rzeczy, które znajdują się w aurach. Git clone. Przekopiowane. Ta sama sytuacja. CD pak sik. I ponownie wrzucamy make pkg minus SI. To też chwilę potrwa. Hasełko, żeby nam się zbudowała paczuszka, żeby ją teraz zainstalować. No i teraz spróbujemy się pobawić tym samym paksikiem, który jest jakby frontendem do jaj. Powiększamy sobie tę ciupkę. Nie za dużo. Sudo paksik. Pewnie bez sudo dałoby radę. A, nie powinien być używany jako root. Spoko. No i teraz wrzućmy sobie coś, kurde, małego. Nie wiem, htop.
Ctrl Shift S. Dobra, na razie nie będę tu wchodzić w ustawienia. Nie będę się tym bawić. Znajdźmy sobie top. Podaje nam wszystkie możliwe w zależności od tego topa, gdzie jest. Możemy sobie podejrzeć pack builda. Można to zrobić z myszki. Najeżdżamy sobie na ten htop i próbujemy go instalować. Tak, po prostu. Odpalamy to jako zwykły użytkownik, wyszukujemy sobie pakiet, najeżdżamy na niego mychą, naciskamy Enter, instaluje nam pakiet. Po prostu. Tylko tyle i aż tyle. I tak jak mówiłem, Ctrl A powoduje, że pokazuje nam się możliwość update'owania aurów, co się właśnie w tej chwili stało. Zainstalowaliśmy htopa, ja jeszcze poza kamerą zainstalowałem kilka innych rzeczy. Bawienie się tym programem pod tytułem Paxig zajęło mi dobrą godzinę, znaczy instalowanie się rzeczy zajęło godzinę. I teraz zobaczcie, do czego prowadzi używanie tego programu Paxika jakoś tak nieumiejętnie jak małpa, czyli daj małpie brzytwę. Oczywiście htop został zainstalowany, to się zgadza. Ale przez to, że zainstalowałem parę innych rzeczy, to moje czcionki wyglądają w tej chwili w ten sposób. Zmieniły się same, wyglądają paskudnie. Będzie to trzeba poprawiać. Instalowałem przez ponad godzinę WPS Office, który się zwyczajnie nie odpala. I to był WPS Office instalowany właśnie z Aura za pomocą Paxika. Ale cały czas jest to błąd użytkownika. To znaczy ja nie przejrzałem pack buildu, ja go nie wyedytowałem. Ja nie zobaczyłem, co powinno zostać zrobione, żeby ten WPS Office zadziałał. Ja po prostu jak małpa z brzytwą klikałem dalej, 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 instaluj. Nie tak używa się Archa, nie tak używa się Aurów, bo potrafi być to dość niebezpieczne. To, że rozjechały mi się czcionki i moje czcionki w konsolach wyglądają jak czcionki w jakimś programie do tekstu zaawansowanym typu LibreOffice, czy tam Microsoft Office, czy inny Office. To jest jeszcze najmniejszy problem, bo system jako tako działa. Pewnie się musiałbym bawić, żeby go wyczyścić. Ale weźcie pod uwagę, że przy wszystkich tryptach pomocniczych, jakie są do Archa, Arch to nie jest jakieś Ubuntu. Robiąc rzeczy na tak zwaną pałę, można ten system bardzo ładnie rozwalić. To właśnie zrobiłem i Wam pokazuję. Jak widać na załączonym obrazku, pakiety pomocnicze do obsługi Aur działają. To użytkownik nie zadziałał, ponieważ robił to, co robił na kompletnego wariata bez czytania czegokolwiek, co już mówiłem. Wniosek z tego jest bardzo prosty. Jeżeli chcesz używać Archa, to niestety musisz być osobą, czy stety, która chce ten system poznać i już jako tako tego Linuxa zna. Ludzie od Archa słyną z tego, że nie są zbytnio przyjemni w kontakcie z nimi, jeżeli ktoś zadaje pytania w sposób nieumiejętny. I tu nie chodzi o brak wiedzy na temat problemu, jaki się ma, bo każdy ma prawo czegoś nie wiedzieć, tylko to jest kwestia braku wiedzy w ogóle. I to widać. To, że masz problem X, nie oznacza, że nie wiesz, jak do tego problemu doszło. To nie oznacza, że nie próbowałeś tego problemu rozwiązać sam. To nie oznacza, że na pytanie podaj logi nie jesteś w stanie ich znaleźć. To nie oznacza, że nie wiesz, co gdzie leży w twoim systemie. Ludzie od Archa oczekują pewnego poziomu wiedzy i nie mają czasu ani ochoty karmić się delikwenta pod tytułem użytkownik łyżeczką, bo ty przychodząc do tego typu ludzi powinieneś już coś wiedzieć. To tak jakby usiadło trzech inżynierów od budowy mostów i w zasadzie siedzi między nimi jeden, który jest inżynierem, ale nie ma zielonego pojęcia, co to jest NIT i SPAF. Okay? Spotyka się trzech takich, jeden mówi, słuchajcie, most mi się sypie. Słuchaj, masz kijowe spawy. Co to są spawy? Konsternacja. Dokładnie to samo jest właśnie z dystrybucjami typu Arch Linux. Jeżeli wchodzisz w to towarzystwo, to jest od ciebie oczekiwane to, że posiadasz na tyle dużą wiedzę, żeby być w stanie opisywać swoje problemy w sposób prawidłowy, żeby ci można było z tymi problemami pomóc. Nikt nie będzie od ciebie wyciągał podstawowych informacji na temat twojego problemu, bo nikt tam nie ma na to czasu. To nie jest ani Ubuntu, ani Mint, ani tego typu user-friendly dystrybucja, gdzie ludzie się tego Linuxa na tych dystrybucjach uczą. To wcale nie znaczy, że na Ubunciakach siedzą ludzie, którzy nie mają pojęcia o Linuxie, bo siedzi tam też cała masa ludzi, którzy są w stanie sobie postawić Linux from scratch, gdyby chcieli.
tylko im się po prostu nie chce, ponieważ cenią bardziej wygodę niż budowanie sobie systemu od zera. Dobra, zamykam filmik. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Subskrybować, wspierać, komentować, lajkować albo nie lajkować, jak wolicie. Trzymajcie się.